Dobry dzień, dobry dzień. Dzień dobry, keyboardziści, keyboardowicze. Dzień dobry, fani Akademii Keyboardu. Właśnie wsiadłem do drugiego Oasis Obusa, bo przed chwileczką był fajny. Był, no dalej jest piękny, słoneczny weekend. Byliśmy z rodzinką u kuzyna na działeczce. Jak macie ochotę się wyszaleć, naprawdę, słuchajcie, 15 minut na dużej trampolinie. No, nogi do dupy same wchodzą. Dobra, jest, no słuchajcie, to mi się podoba, jest w końcu dobry początek live'a. Piszcie, że jesteście, piszcie, jak mnie słychać. Dzisiaj zrobimy sobie następny, bardzo fajny temat live'a. A mianowicie, czas na picie. Ale zanim się napijemy, w sumie to już trzeba by było trzeźwieć, nie? Bo to poniedziałek to do pracy. A mianowicie, czy grać jak oryginał? Na wzór oryginału? Naśladować oryginał? Czy pomyśleć trochę, wykazać się twórczością, inwencją twórczą i grać po swojemu? Oj, powiem wam szczerze, że tyle pomysłów na tego live'a mam i miałem, że nie wiem dokładnie nawet od czego zacząć, więc polecimy sobie na freestylu. Słuchajcie, świat muzyczny, zauważyłem, dzieli się też, świat klawiszowców dzieli się, siema Artur, cześć Marcin, cześć Kamil, dzięki. Dzieli się na dwa światy. Tych, którzy moim zdaniem usilnie próbują coś zagrać i twierdzą, że to jest zajebiste, i na tych, którzy faktycznie chcą dać coś od siebie, nie? Coś więcej dodać, dać od siebie, pokazać umiejętności, posiedzieć, przyłożyć się, a nie tylko odbębnić swoje i polecieć sobie z tematem byle było, byle szybko, byle jak. Więc dzisiejszy temat będzie ciężki, bo znowu będziemy troszkę sobie podkręcali tempo, podkręcali hardkorowość trochę naszego słownika. Siema Jurek, widać wszędzie na grupach. Właśnie prośba do was, udostępnijcie to na akordkeju, na klawiszowcu. Możecie udostępnić na Muzykanci Chałturnicy, tam, żeby nas było coraz więcej. Więc witam jeszcze raz wszystkich klawiszowców z tej strony, Zdrożycki Jerzy, Akademia Keyboardu, Keyboard Way. Słuchajcie, zacznę może od samego początku, od genezy, w jaki sposób ja zaczynałem przygodę z keyboardem, w jaki sposób zaczynałem coverować pierwsze utwory. Pomijam czasy gimnazjum, tam wiecie, apeli szkolnych, niepodległości, walić to. Przyszedł Rolandę 50 i przyszła pierwsza impreza, o której dowiedziałem się w środę wieczorem, a w sobotę miałem wystąpić. Był to całowieczorny dancing w restauracji, w takiej, której to nie była restauracja, to była knajpa, w której co weekend latają szyby, wylatują przez szyby ludzie. I trzeba było ogarnąć repertuar. Dla mnie to było takie zderzenie z rzeczywistością, bo ja nic nie miałem. Słuchajcie, znowu nie poszedłem do szkoły, spędziłem dwie nocki i przygotowałem 80 utworów. I teraz jeb, czy użyłem jakiegoś mida? Nul, zero, zero. Miałem w Rolandzie 50 dużo fabrycznych, fajnych stylów i na nich oparłem cały mój repertuar. Cały mój repertuar. A wy dzisiaj kupujecie sobie super drogie instrumenty, które mają 32 razy więcej stylów niż moje 50. I widzę posty. Czy macie styl może do cyganeczka Zosia? Albo ona tańczy dla mnie? Bo ja nie wiem, na jakim to zagrać. No i czytam takie posty i sobie myślę, kurwa chłopie, gdzie ty masz łeb?
Gdzie jest twój mózg? Jest po prostu masakra. Tak ograniczeni, zero własnej wyobraźni. I to jest właśnie to, czy naśladować oryginał, czy szukać stylu, czy grać od siebie. I słuchajcie, w jaki sposób to wygląda? Kupujecie styl dedykowany z jakiejś tam firmy. Kiedyś nawet nie było Camaro, nie było do tego dostępu, stąd ja poleciałem na freestylu, musiałem, wiecie, przygrywki, wyłączałem sobie linię perkusyjną, basową, bo mi ona nie pasowała do intra. Grałem tą wstawkę, żeby było wiadomo po pierwszym intra, jaki jest utwór. Dzisiaj kupujesz dedykowany styl, wciskasz sync start, intro 1, potem intro 2, potem intro 3, prawa ręka oczywiście grzebie w majtkach, albo nie wiem, drapiesz się po plecach, po brodzie. Ludzie na ciebie patrzą, od razu widzą, że walisz w chuja. No bo jak to jest inaczej, nie? A potem się dziwicie, że wam, klawiszowcom, przypina się takie łatki, że wy walicie w chuja i to samo gra. Ale sami nie chcecie nic dać od siebie i to wygląda w taki sposób. Kupujecie dedykowany styl do dedykowanego utworu, naciskacie intro 1, 2, 3, to sobie samo gra, potem nawet linii melodycznej nie grasz, zaczynasz śpiewać, zmieniasz akordy, jesteś statystą. I czy ty grasz na żywo? No tak, bo stoisz, nie? Jako żywy człowiek. Masakra. Ja nagrałem w ogóle też film, którego jeszcze nie wrzuciłem, o właśnie graniu na żywo, czy keyboard to jest w ogóle granie na żywo i tak dalej, to będzie na YouTubie. Natomiast chcę wam powiedzieć, w jaki sposób sami ograniczacie się, kupując do wszystkiego, do każdej pierdoły dedykowany styl. Słuchajcie, gorąco podziwiam gości, których powiem teraz z imienia, kilku. Podziwiam chłopaka, który nazywa się Artur Obuchowski, który ma Yamaha S750, wyciska z niej ostatnie soki, ma do tego zarypisty wokal i gra po swojemu. On na siłę nie naśladuje żadnej aranżacji i inaczej. On wszystko gra w oparciu praktycznie o style fabryczne, przerabia je pod siebie, edytuje, poświęca czas, wkrywa wstawki, dopasowuje sobie brzmienia, siedzi i zawsze pisze, to jest moje własne coś, co mi leżało na sercu. Bo muzyka jest tym, co ci leży na sercu. A co ci kurwa na sercu leży, kiedy ty puszczasz intro 1, 2, 3, a potem nic nie grasz? No co? Gruz z gównem i kamienie? Z jednej strony, grając, naśladując oryginalne wykonania, narażacie się na krytykę. Jaką krytykę? Na taką krytykę, że wszyscy was będą porównywać właśnie do tego oryginalnego wykonania. Wasz cover na keyboardzie będą porównywać do aranżacji, która została stworzona na 25 wtyczkach VST, a często na żywych instrumentach nagrywanych przez 30 mikrofonów pojemnościowych. To nigdy nie będzie jak oryginał. Ale grając jak oryginał, starając się grać, z jednej strony narażacie się właśnie na taką krytykę. Z drugiej strony, można powiedzieć to samo, nie grając jak oryginał, grając po swojemu, zaraz wam ktoś powie, że zbezcześciliście utwór, jak tam jeden chłopak do mnie napisał, że Jerzy, kurwa, jak ty możesz to tak zagrać, stary, to jest jakaś katastrofa i paranoja. Ja mówię, stary, to jest muzyka, ja to tak czuję, ja się do tego przyłożyłem w taki sposób, ja zrobiłem to od siebie, to jest moja własna narracja i co jest najważniejsze, nie ma drugiej takiej na świecie. Nie ma. A wbijamy sobie na grupy muzyczne, na grupy facebookowe. Cześć, się nagrałem dla was Miód Malina, jestem Stefan. I Stefan zagrał na Korgu PA600. Jutro zrobił to samo Mietek. Pocisnął na S750. Wpadł Kamil. Zagrał to na Tyrosie 5, 76 klawiszy, bo 61 to gorzej na scenie wygląda. I co? I wszystko brzmi tak samo. No kupujecie sobie dedykowane style. No prawie tak samo, no bo wiecie, instrument na instrument też jest inna historia, tak? Natomiast jeśli już chcecie grać na wzór oryginału, to bardzo ważna kwestia. Zróbcie to na maksa albo wcale.
na maksa albo wcale. Brzmienia, dopasujcie jak oryginał. Bawcie się wtyczkami efektowymi, zmieniajcie półgłosy, rewerby, delaye, no naprawdę zróbcie to, abyście czuli, że lepiej się nie dało. A potem kupujcie nowy instrument. Chyba że masz, nie wiem, flagowca i też się lepiej nie dało, no bo to nigdy nie będzie jak oryginał, tak? Często, wiecie, jeśli muzyka była z 20-30 lat do tyłu, to może być nawet lepiej jak oryginał. Ale to nigdy nie będzie tak samo. Nie da się zrobić czegoś identycznego, tak? Ale jeśli już to staracie się robić, to ruszcie swoim mózgiem, śrubki w głowie, sprężynki, przyłóżcie się do tego na maksa. A nie kupujesz styl, pach, pach, pach. Tak jak mówiłem, intro 1, 2, 3, walisz ciula, zmieniasz akordy i ty zagrałeś jak oryginał. A gdzie charakterystyczne wstawki? Gdzie przygrywki? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj w XXI wieku, kiedy wszystkiego jest nawalone, nawalone w internecie z coverów, gdzie każdy ma telefon, każdy ma kamerę, jest bardzo, bardzo ważnym, abyście się po prostu wyróżniali, abyście byli indywidualistami w tym, co robicie, abyście zaskoczyli ludzi powiewem świeżości, nową aranżacją. Dlaczego Brave, jeśli znacie na przykład tam Flames of Love, jego aranżację własną, czy to cover tak się sprzedał, bo zrobił coś inaczej niż oryginał, poszedł w nowoczesne dance'owe, czy tam klubowe klimaty, to co jest na czasie, to co jest na fali, ruszył to w świat, bach, jest 12 milionów wyświetleń, teraz gala, jakaś tam będzie, Brave będzie sobie grał, czy też puszczał swoje wykony, ktoś będzie śpiewał na żywo, jest gość na topie, bo on zrobił to tak jak trzeba, po swojemu, indywidualnie. Ja nie mówię, że granie na maksa indywidualnie, zawsze inaczej, jest jedyną ścieżką, no bo nie, no pamiętajcie, że jest dużo ludzi na świecie, jest miliony, miliardy ludzi na świecie, keyboardów, klawiszowców jest cała pyta, cała masa i każdy gra inaczej. Ale najważniejsze, grajcie to, co czujecie na sercu. Niech muzyka będzie przejawieniem tego, co wam tutaj się w serduchu, w duszy, co wam w duszy gra. Wczuwajcie się, nie wstydźcie się waszych ruchów, które robicie przy keyboardzie. Ja nienawidzę, jak gość stoi na scenie i stoi jak kołek. Ja mam ochotę podejść, wziąć, zabrać mu ten keyboard i pokazać mu, jak się to robi, albo mówię, nie no, gość, czy schowa, nie? Stoisz jak kołek, kliknąć sobie intro, czekasz, aż się skończy. Jakby kurwa miał niedowód, co najmniej brały pół kuli, albo by ci obcięli rękę. To jest straszne. Stąd też powiem wam, wielu z was i wielu z nas, klawiszowców, bo jestem taki sam jak wy, jeszcze raz mówię, ucieka w mity. Naprawdę, ucieka w mity. Bo boją się, przede wszystkim boją się jakieś krytyki w internecie, którą powiem wam uczciwie, trzeba mieć trochę w dupie, bo jest dużo hejtu i gówien wylanych. Boi się tego, że nie da rady, nie umie, a z drugiej strony są ludzie mocno leniwi, którzy podchodzą do tego, byle puścić, byle, nie wiem, skasować siano. Następny w kolejce, klient, dupa. No i puszcza sobie potem taki na Genosie Mida z S700 i mówi, że mu Genos nie gra. Taka jest historia dzisiejszego tytułu, więc nie dziwcie się, klawiszowcy, że przyklejają wam łatki, że my walimy w chuja. Ale to naprawdę, słuchajcie, z drugiej strony tak wygląda. Kupujesz dedykowany styl, jedyne twoje wczucie się w grę to zmiana akordów, sync start i intro, potem zakończenie też jeszcze musi być dedykowane i w ogóle, nie? A jakaś wstawka, jakaś soluwa, jakaś gitara, przygrywka, coś od siebie, gdzie? Jak wy chcecie nauczyć się rozwijać, kiedy pierwsze co robicie, wchodząc na grupy, kupując klawisz, ja w ogóle wiecie, ile do mnie ludzi pisze, którzy kupili świeży klawisz i już im brakuje brzmienia albo stylu? Nawet stary, masz takie funkcje, ty możesz z tego instrumentu skleić ze wszystkich stylów fabrycznych swój jeden wyjątkowy.
I on dalej będzie niepowtarzalny, bo nikt nie wpadnie na taki sam pomysł i zrobi tego tak jak ty. I on będzie brzmiał zajebiście, bo pętle, które zapętlił i zaprogramował producent, one są zawsze nagrane w topowej jakości. A wam brakuje stylu do Natańczy dla mnie, no. Więc po prostu mi opadają ręce. Mi opadają ręce, po prostu mi opadają ręce. Paweł, super, MIDI można obrobić fajnie, ale czy ty nie uważasz, że lepszą frajdą i lepszym fanem jest zagrać za każdym razem troszkę inaczej? Zagrać za każdym razem może wyjątkowie i może masz zjebany humor, to tą gitarę wiesz, podgłosisz tak na maksa i zajedziesz. Jakiś distortion. Wiesz, czujesz, no... Nie wiem, ja prywatnie, ja nie potrafię puszczać MIDI. Nie wiem, jestem tak skażony tym tematem, że stąd powstały moje kubki fuck MIDI, koszulki fuck MIDI, hashtag jestem stylowy, ja nie potrafię. Dla mnie to jest jawne walenie w chuja i oszustwo. Nie obraźcie się, naprawdę. Palgo 6 jeszcze jak wiesz, tak jak Paweł pisze, włącza piano, dwie ręce leci, albo nie wiem, puszcza MIDI, idzie wśród gości z mikrofonem, no nie da się inaczej, tak? Jesteś jeden, stary. Okej. Ale jak puszczasz MIDI, włączasz play i robisz sobie swojego keyboardu, odtwarzacz z mini dysków, CD player, no to jest nie tędy droga, nie? A dużo właśnie klawiszowców, chuj, to była obraza, keyboardzistów. Zachowuje się właśnie w taki sposób, jakby im obcięli pół mózgu albo dwie ręce, nie? Ściągnie gotowe MIDI, oczywiście dedykowane, bo jak MIDI to dedykowane. Jak nie ma MIDI, to gdzieś styla poszuka. A jest problem, jak nie ma stylu, nie ma MIDI, to jest już w ogóle masakra, to samodzielne myślenie. Słuchajcie, jest... Źle się dzieje, no i właśnie stąd też te moje filmy, stąd moje live'y do was, żeby wam pokazać pewne kwestie, żebyście zrozumieli, że warto, jeszcze raz podsumuję, warto w życiu dać coś od siebie więcej i staram się być tego przykładem, że jeśli robisz coś, to robisz to na 120%, nie na 50%, nie na 70%, nie na 30%. I ludzie nie doceniają tego, bo takich jak ty jest 20, 50, 100, 1000 i setki. Kumasz? Jeśli nie pokażesz czegoś świeżego, czegoś lepszego niż inni, to będziesz dalej w szarym tłumie. A ja nie chcę, żebyś ty był w szarym tłumie. Nie chcę. Chcę, żebyście się kształcili, rozwijali i żebyśmy trochę to taka misja społeczna, żebyśmy oczyścili razem to imię klawiszowców, keyboardzistów. Bo klawiszowców mówię, klawiszowiec to stoi na scenie przy tej piano, oni wiecie, są święcznie do ruszenia, tak? To jest w ogóle inna historia. Natomiast żebyśmy oczyścili mienie w ogóle ludzi, którzy grają na keyboardach, którzy grają naprawdę, nie walą w chuja, bo dzisiaj Mietek, Janusz z Grażyną zobaczą na scenie keyboard. Wiecie jak, ja wam powiem jeszcze lepszą historię, na moim żywym przykładzie, bo ja bardzo uwielbiam dawać przykłady, które, i teorie, które są podparte przykładem, bo to jest bardzo wtedy miarodajne, wiecie. Ja jako Oasis zespół muzyczny, kto mnie obserwuje, ten wie, mamy dwuosobowy zespół. A powiem wam nieskromnie, że wykosiliśmy większość składów 5-6-osobowych z rynku, a 3-4-osobowym duetom zabraliśmy tyle terminów zabraliśmy, że jest masakra. Mamy pełny kalendarz i gość wchodzi na salę. Słuchajcie, gość chodzi na salę jeden z drugim. Ja bardzo umiem czytać po ludziach. Ja się tego nauczyłem. Ja patrzę na gościa, wiem co on mnie mówi, nie? W dużym skrócie. Wchodzi gość na salę, patrzy w moją stronę. Jezus, kurwa, nie? Załamany. Ja sobie myślę, dobra. Stąd uwielbiam na sali, jak ja mam fizyczny kontakt z gośćmi weselnymi, z imprezowiczami, jak ten scena jest na tym samym poziomie. Najlepiej jak nie ma sceny. Jak gram na tym samym poziomie, to siedzą ludzie. Jeszcze lepiej, jak ludzie siedzą tak, że widzą troszkę dalej niż jest scena, często tak jest na salach. I ludzie siedząc przy stole widzą moją klawiaturę. Wyobraźcie sobie, jak ja miałbym się czuć, kiedy puszczam sobie play i walę w chuja. Ja bym się tam zapadł pod ziemię. Albo bym dłubał w nosie, nie wiem, grzebał w majtkach. A ja nie mówię, że nie. Też mam dużo dedykowanych stylów.
Ale pierwsze co robię w tych stylach, to wyłączam oryginalne solówki. Puszczam to intro, przebieg akordów, ale wtedy lewa ręka idzie na pitch bend, prawa gra tą linię melodyczną, tą solówkę i ludzie robią tylko jedno. Jeden człowiek? Jeden instrument? To tak się da? Przecież to samo gra. Ja mówię, nie kocham. Właśnie nam się przypina taką łatkę, że to samo gra. Ja mówię, ja jestem tego świętym przykładem, ja sobie postawiłem na misję, że ja na imprezie ani jednego pliku MIDI. Nic! Ja ostatnio puszczam chmurki na weselu 100 lat MIDI. No ja pierdolę. I mówię, dobrze, chłopaki mieli zajebiście gadane, było wesoło naprawdę, bo to oni nadrabiają prowadzenie imprez, tak? Ale no... I dwa tyrosy na scenie. Masakra. Więc cóż mogę wam powiedzieć? Bądźcie indywidualni, bądźcie zjawiskowi, dawajcie z siebie maksa. Dawajcie z siebie maksa, a jeszcze lepiej, jak pokazujecie to światu, nie bójcie się pokazać światu tego, co robicie. I nie tak, że włączasz telefon, nagrywałem na szybko, pod światło i mnie nie widać. Przyłóż się do tego. Nagranie liniowe, audio recording. I tak będziesz to nagrywał 123 razy, żeby wyszło. Nagraj to. I nieważne, podsumowując, bo żebyście nie odbierali tego, że ja wam każę grać inaczej niż oryginał. Nie. Ja wam powiedziałem, są dwie drogi. Możecie grać jak oryginał, ale zróbcie to na maksa, naprawdę, żebyście czuli, że nie dało się lepiej. Albo grajcie indywidualnie, to co wam na sercu leży. Wykorzystujcie style fabryczne, przerabiajcie je. W Yamaszce macie super funkcję assembly, o której też będzie film. I bawcie się tą muzyką. Nieważne czy lecisz jak oryginał, nieważne czy grasz po swojemu. Grajcie to, co ci na sercu leży i zawsze, ale to zawsze przykładajcie się do tego na maksa, a nie inaczej. I pokazujcie to ludziom, nagrywajcie to, wrzucajcie covery, do których naprawdę nie dało się lepiej zrobić, po prostu. Pamiętajcie, że człowiek się rozwija, dzisiaj nagrywasz, w danym czasie za 2-3 lata będziesz to oglądał się z siebie śmiał. Ale żebyś wtedy tego nie nagrał 2-3 lata temu, to byś się dzisiaj z tego nie śmiał. Nie miałbyś porównania. Nie wiedziałbyś, na jakim etapie rozwoju jesteś. Ja na Akademii Keyboardu wrzucę to, ja to kurwa zrobię, ja wrzucę nagranie, jak grałem i śpiewałem, Jezu Święty, ale to będzie masakra, w 2011, 12. Jak słucham siebie teraz, mówię, Jerzy, zrobiłeś kawał dobrej roboty. Naprawdę, sam sobie kurwa gratuluję, bo tylko dzięki temu właśnie, że chciałem być indywidualistą i cisnąć na maksa, to osiągnąłem ten poziom. Naprawdę poziom, w którym dzisiaj jestem, to jest wynik mojej ciężkiej pracy. Jakbym walił w chuja, to jedno co by się zmieniało, to sprzęt na lepszy. Ale finalnie wynik całości tak byłby zero. Albo jeden. No pałę, siadaj pała. Więc jak to teraz Witek Muzyk Ulicy mówi, kiedyś nam grały czerwone gitary, dzisiaj z playbacku jakieś fujary. I nie bądźcie tą fujarą, nie walcie w chuja, nie grajcie z playbacku, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Arek, z twojej eski da się takie cuda robić. Nie stary, ja zaczynałem, miałem Rolanda F50. Grałem wesela, no na tym Rolandzie zagrałem 3 wesela, bo szybko było mi mało. Dzisiaj to oglądam i się z tego śmieję. A może to wrzucę? Kurde, ale byłoby fajnie, jakby to wrzucił. Czemu nie? Ale musicie mnie naprawdę podniecić do tego, abym to zrobił. I słuchajcie, ludzie się bawili na maksa, grałem na żywca, miałem wtedy 19, 18,
17? 17 lat. Chyba, jak zagrałem swoje pierwsze wesele. 17, 18, jakoś tak. Więc nawet twoje Eski Arek z S670 da się wycisnąć bardzo fajne utwory. Jak nie wierzysz, przyślij ją do mnie. Przyślij, nagram ci. Zrobię. No kłopot. Stary, miałem w rękach S500. S500. Pierwszy model serii S praktycznie. S500, S700, S900. Grałem na tym apele szkolne, miałem to w domu. I tam już ja byłem podjarany, jak się przysiadłem w szkole. Mieliśmy poprzednio Rolanda E16. Klasyka Rolandów. Z tą polką taką, wiecie. Zajebista polka, to dzisiaj nie pobita niczym. W sumie to mam ją nawet na Yamahę chyba przerobioną. Gdzieś musiałbym poszukać. Potem przeskoczyłem na S500 Yamahę w szkole i byłem tak podjarany możliwościami tego instrumentu, że głowa mała. Głowa mała. Więc nie będę przedłużał, bo właśnie jadę po dekorację światłem. Zachęcam was serdecznie, wszyscy, którzy jesteście tutaj, do obejrzenia tej transmisji od początku, jeśli nie oglądaliście jej od początku. Do udostępnienia tej transmisji dalej, bo to dzisiaj znowuż była bardzo, bardzo fajna, ciekawa wiedza. Do polajkowania tej transmisji, zaserduszkowania. Zachęcam was do udziału w konkursie, który jest na Akademii Keyboardu i kończy się o 22:00. Można wygrać zajebiste kubki. Kubki właśnie z hasłami pod tytułem Jestem stylowy, stylowy chłopak, fuck MIDI. Mamy kubki dla akordeonistów, dla saksofonistów. Mamy kubek dla żony chałturnika nawet, więc zachęcam was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie. Można taki kubek wygrać. Ja pokrywam wysyłkę, pokrywam dla was kubek. Wystarczy wejść, napisać, dlaczego wybrać właśnie ten. Tylko nie tak, że wybrałem ten i chuj, bo nic nie wygrasz, nie? No. Zachęcam was gorąco i serdecznie do oglądnięcia poprzedniego live'a, który ukazał się również na fanpage'u Akademii Keyboardu. Było o syndromie Genosa, więc wszystkich Yamahowców, mimo że korgowców i ketronowców, gorąco serdecznie zapraszam. I rolandowców też, jeśli jesteście, do obejrzenia tej transmisji. Syndrom Genosa kocham albo nienawidzę. Ja was bardzo, bardzo kocham, kocham was wszyscy klawiszowcy. Dziękuję wam serdecznie. Pamiętajcie, że na YouTube'a powracam od czerwca, jak tylko ogarnę komputer. Stąd dzisiaj nagranie z komóry, z live'a, na freestyle'u. Nie ma tutaj montażu, nie ma tutaj cięć. Jest żywe to, co mi leży na sercu, od serducha dla was. I dziękuję wam serdecznie. Oznaczajcie, niech te filmy się niosą dalej. Pomóżcie mi ruszyć i rozreklamować projekt Akademii Keyboardu. Dziękuję wam serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Miłej, spokojnej niedzieli. I grajcie ze stylów. Jestem stylowy, fuck MIDI. Ahoj!